Witam w kolejnym odcinku na moim kanale z cyklu Autokrytyk motoryzacyjnie. Dzisiaj chciałbym opowiedzieć o Renault Espace oraz Grand Espace czwartej generacji. Samochód zaprezentowany w 2002 roku, produkowany do 2014 roku. Projektantem był Patrick LeClement. Samochód był produkowany w Sandouville oraz w Miaoli. Był następcą modelu Renault Espace trzeciej generacji. Jest to van segmentu K. Był oferowany z kilkoma silnikami benzynowymi i diesla, z sześciobiegową manualną skrzynią biegów oraz pięcio- i sześciobiegową automatyczną z napędem na przednie koła. Długość samochodu to 466 cm w wersji Grand 486. Szerokość 186, wysokość 172, rozstaw osi 280 cm. Samochód mógł mieć, był 5- i 7-osobowy w zależności od ilości foteli w środku. Wszystkie fotele oczywiście są demontowalne, gdzie powstaje płaska podłoga. W testach Euro NCAP samochód uzyskał maksymalną ilość gwiazdek, czyli 5. Pojemność bagażnika to od 650 do 2860 litrów. W zależności od ustawienia foteli oczywiście, czy jest to wersja 5-7-osobowa, czy wersja Grand. Samochód był konkurentem takich Audi jak Chrysler Voyager, Citroen C4 Picasso, Citroen C8, Fiat Ulisse, Ford Galaxy, Opel Zafira, Seat Alhambra, Peugeot 807 czy Volkswagen Charan. Auto ma dosyć ciekawą historię produkcji. Praktycznie można powiedzieć, że sam materiał nadwozia, jest bardzo dużo paneli plastikowych w nadwoziu. Dodatkowo auto było bardzo długo produkowane, bo aż 12 lat. Były kilka modernizacji, było w 2006 roku, był facelifting, w 2010 oraz w 2012. Samochód miał dosyć bogate wyposażenie, był oferowany w kilku wersjach wyposażenia, między innymi w takich wersjach jak Authentic, Expression, Celsium, Alcantara, Initiale Paris, 25, SL Voyage czy Allium. Teraz co nieco może o samych silnikach oferowanych w Renault Espace czwartej generacji. A więc podstawowy silnik benzynowy, czyli czterocylindrowy, dwulitrowy, 136 koni, czterocylindrowy 2.0 turbo, 163-170 koni w zależności od roku produkcji. 3,5 V6, 241-245 koni oraz silniki diesla, czyli czterocylindrowy 1.9 DCI o mocy od 115 do 120 koni, 2.0 DCI o mocy 130 koni, 2.0 DCI o mocy 175 koni, 2.2 DCI o mocy 140-150 koni oraz 3.0 V6 DCI o mocy 177 koni. Teraz co nieco może o samym samochodzie. Tak naprawdę, tak jak wspomniałem, samochód jest bardzo długo był produkowany. To jest w sumie jako jedna generacja samochodu z trzema faceliftingami. Jest to na tle konkurencji, jest to długi okres, aczkolwiek już w roku debiutu tak naprawdę to samochód wyprzedzał konkurencję wyglądem o przynajmniej o jedną, dwie generacje tak naprawdę. Dodatkowo samochód dosyć, że tak powiem, zapracował na dziwną opinię w środowisku tak naprawdę użytkowników, dlatego są dosyć korzystne ceny używanych Renault Espace właśnie czwartej generacji ze względu na awaryjność czy niedopracowane elementy, powiedzmy. Czwarta generacja Espace to samochód praktycznie zupełnie odmienny od swoich poprzednich generacji. Samochód został zaprojektowany samodzielnie przez Renault, dlatego już w dniu, że tak powiem, debiutu był szokiem, powiedzmy,
ze względu na swoją karoserię, czy choćby takie rozwiązania w środku, jak deska rozdzielcza elektroniczna. Samochód był na przestrzeni lat modernizowany, te trzy faceliftingi, zawsze samochód raczej powinniśmy kupować przynajmniej po pierwszym liftingu, gdzie auto zostaje, powiedzmy, bardziej dopracowane, zostają wymienione elementy, które były bardziej usterkowe. Co do wnętrza, samochód jest bardzo pojemny. Praktycznie znajdują się także nawiewy dla każdego pasażera. Dodatkowo deska rozdzielcza jest elektroniczna, co jak na tamte czasy nie było taką oczywistością. Warto wybrać, jeżeli komuś zależy na jeszcze większej przestrzeni, wersję Grand przedłużoną o kilkadziesiąt centymetrów. Rozstaw osi także jest przedłużony w tej wersji. Na rynku warto szukać wersji siedmioosobowych, aczkolwiek dużo tych aut brakuje. Powiedzmy foteli z trzeciego rzędu. Dodatkowo auta sprzed 2006 roku miały inne fotele, powiedzmy, czy mocowania. Także jeżeli szukamy foteli dodatkowych, to trzeba brać pod uwagę rok produkcji. Bagażnik samochodu to w zależności od wersji minimalna pojemność to przy 7 pasażerach 291 litrów, w wersji Grand będzie to 456 litrów przy trzech rzędach siedzeń. Samochód jest bardzo bezpieczny, w testach uzyskał 5 gwiazdek Euro NCAP, także na pewno ma to swoje pozytywne zalety. Gama jednostek to tak naprawdę jest to znane silniki, są to, aż w przypadku 1.9 DCI, niestety silnik ten nie ma dobrej opinii. Tak naprawdę naprawy mogą być dosyć drogie. Silnik ten między innymi także zmienił nastawienie też klientów do Renault, powiedzmy. Tutaj w 1.9 DCI jest problem układu wtryskowego, panewek, wału korbowego, sterowników, turbosprężarki czy nadmiernego spalania oleju i w rzeczywistości zatarcia silnika. Silniki 2.2 DCI oraz 3.0 DCI także są silnikami, że tak powiem, awaryjnymi. W przypadku silnika V6 3.0 DCI tutaj dochodzi do przegrzania. Jest to silnik także zbudowany w kooperacji, z tego co pamiętam, z Isuzu, także stosowany także w Oplach. Dlatego wersję 1.9 DCI, 2.2 DCI oraz 3.0 DCI raczej polecam osobom, które albo będą mało jeździły, albo mają samochód z udokumentowanym przebiegiem. Na pewno najbardziej niezawodna, najtańsze jednostki będą dwulitrowe, benzynowe, nawet wolnostojący silnik 136 koni oraz wersja turbo tego silnika. Jest także wytrzymała. Zdarzają się jakieś usterki cewek zapłonowych, czy to powiedzmy zużywającego się katalizatora, ale raczej ten silnik nie ma specjalnych wad. Obydwa te silniki są godne polecenia. W przypadku silnika 3,5 V6 jest to silnik konstrukcji Nissana. Dosyć dobre osiągi, aczkolwiek jeżeli myślimy o instalacji LPG, to lepiej wybrać silnik dwulitrowy i dwulitrowy turbo. Samochód niestety we wnętrzu ma kilka niedoróbek. Co do silnika jeszcze, to jest silnik 2.0 DCI stosowany w modelach po faceliftingu. Jeżeli zależy nam na dieslu, to ten silnik jest jak najbardziej polecenia. Jest to trwały, bezawaryjny silnik z łańcuchem rozrządu. Spokojnie wytrzymuje przebiegi nawet powyżej 300-400 tysięcy kilometrów. Do dzisiaj tak naprawdę po modernizacji stosowany w wielu modelach Renault. Co się psuje? Tak naprawdę najwięcej awarii dotyczy elektroniki, elektryki, problemami z wyposażeniem, z kluczykiem, z odpalaniem, ze stacją dokującą karty do odpalania, z modułem hands-free, z modułami komfortu, z elektrycznymi szybami, centralnym zamkiem, z innymi, powiedzmy, modułami sterowania, czy to klimatyzacją. Tak naprawdę musimy mieć dobrego elektronika, żeby
który nam to ogarnie w miarę tanio, bo niestety możemy popłynąć na naprawach. Samochód jest bardzo odporny na korozję, ma dosyć odporny układ jezdny, nawet przy dużej wadze, powyżej 1700 kg, nie ma problemów z zawieszeniem specjalnych. Dodatkowo jest auto ma sporo zastosowanych elementów z aluminium, maskę, drzwi, czy to zarówno błotniki z tworzyw. W zawieszeniu, jeżeli się psują, to drobne elementy, końcówki drążków, sworznie. Są to tanie elementy, gdzie, czy łożyska kół, powiedzmy. Jedyne łożyska kół to tylne tarcze, kosztują nieco więcej, także musimy zwrócić uwagę przy wymianie tego. Samochód ma ogólnie dostęp do części, jest dobry, zamienników, aczkolwiek musimy mieć na uwadze, że sporo mechaników może nie chcieć naprawiać, powiedzmy, samochodu, czy stosować dużo większe stawki ze względu choćby na dostęp do silnika, czy bardziej skomplikowanej elektroniki w Renault Espace. Samochodem odnośnie spalania, w przypadku silników benzynowych będzie to średnio od 10, od 8 do 12-15 litrów, w zależności od wersji silnikowej, aczkolwiek w przypadku dwulitrowych motorów to będzie od 8 gdzieś do 12 litrów. W przypadku silnika 3,5 V6 to średnio może wynosić od 12 nawet do 18. W przypadku diesla możemy się zmieścić, w przypadku silnika 2.0 DCI ze spalaniem średnim w granicach 6-8 litrów. Najtańsze egzemplarze kupimy od kilku tysięcy złotych już, aczkolwiek nie polecam tych najtańszych egzemplarzy. Warto wybrać samochód z silnikiem benzynowym po liftingach, czy to pierwszym, czy drugim, a jeżeli nam zależy na w miarę młodym aucie, to z silnikiem diesla 2.0 DCI po face liftingu, tym ostatnim. Wtedy za taki egzemplarz będziemy musieli wydać nawet grubo powyżej 20, nawet do 30 tysięcy złotych, w zależności od rocznika i stopnia wyeksploatowania samochodu. Skrzynie automatyczne w modelu Renault Espace są też raczej bezawaryjne, aczkolwiek trzeba pamiętać o wymianie oleju co 50-60 tysięcy kilometrów, wtedy ta skrzynia nie sprawi nam problemów nawet po większych przebiegach. Także to było na tyle odnośnie Renault Espace i Grand Espace czwartej generacji. Dziękuję i pozdrawiam. Zapraszam do subskrybowania kanału i oglądania następnych odcinków.